do sklepu, także pamiętajcie o moim kodzie w sklepie. Pozdrawiam was i całuję wszystkich wspierających. Strach ma różne oblicza i dla jednych może to być urząd skarbowy, zaś dla drugich ojciec wracający z wywiadówki. Istnieje także ten wynikający z ludzkiej natury. Człowiek, bojąc się chociażby silniejszych zwierząt, był w stanie ciągle ewoluować, a finalnie zdominować planetę. Kiedy już to zrobił, to zaczął tworzyć religię, mitologię i inne tego typu rzeczy, które nakręcały to, czego niegdyś się wcale nie baliśmy. W czasach pokoju na słowo strach raczej każdy z nas wyobraża sobie jakąś poczwarę wyłaniającą się z ciemności. Mało kto wie, że gdyby nie wiara ludzi w demony wiele wieków temu, to najpewniej nie mielibyśmy obaw przed wejściem do ciemnego lasu. Wraz z rozwojem naszej kultury, takowy strach został również przelany do gier, w tym do Fortnite, w którym co prawda nie ma jakichś poczwar przyprawiających nas o nerwowy ból żołądka, jednakże społeczność tej gry nieraz nakręcała się do absurdalnego stopnia creepypastami czy niewyjaśnionymi zjawiskami. Dzisiaj finalny dzień Strażdziernika, czyli Halloween, a więc przyjrzyjmy się najstraszniejszym zjawiskom, jakie miały miejsce w naszej grze. Przypominam wam o kodzie JAJŁYTY w Fortnite'owym sklepie, ponieważ bez niego może dojść do innej strasznej rzeczy. Na przykład spalę wszystkie kody na Minty Pickaxe, jeżeli nie będę miał komu ich rozdać, ponieważ przypominam, aby odebrać nagrodę, potrzebujecie mojego kodu w sklepie raz a na zawsze, a teraz zaczynajmy. Zacznijmy może od czegoś łagodnego i na pierwszy rzut oka niewytłumaczalnego, a same zjawisko zostało uchwycone na kamerze. Tak się akurat składa, że Rock Teamu Tifu podczas jednego ze streamów nie chciał uwierzyć swojemu czatowi, który tego informował, i za jego oknem coś się pojawiło. Jak się później okazało, nie był to wcale spreparowany w Photoshopie fake. Co prawda nie było tam żadnej strasznej mordy, jednakże jak dla mnie było to coś znacznie straszniejszego. Przez chwilkę mogliśmy dostrzec za jego plecami płomienie, które w ułamku sekundy rozlały się po całej powierzchni, czego Tifu oczywiście nie zauważył. Chat mu natychmiast o tym powiedział i w momencie, w którym Tifu się odwrócił, to nic tak naprawdę tam nie było. Niezwykłe zjawisko, jednakże ma swoje uzasadnienie, pomimo tego, że nie ma oficjalnej wersji zatwierdzonej przez Tifu. Tak się akurat składa, że idealnie za jego oknem znajduje się woda, a dokładniej to ogromny basen, jednakże jak woda mogłaby się w ogóle podpalić? Jakiś czas temu jego brat prezentował na swoim kanale swoistego pranka, w którym to podpalał basen, rozlał po jego powierzchni benzynę, a następnie po prostu rzucił zapałkę. Ogień zgasł tak szybko, jak się rozprzestrzenił, i najpewniej to wszystko było tylko niewinnym żartem. Całe szczęście, że nic się mu nie stało, a teraz pora przyjrzeć się paru następnym smaczkom. Nowa mapa niestety nie skrywa aż tak wiele smaczków, co stara. Niestety jest to jej słabość, ale na całe szczęście cały czas pozostaje pamięć o starej. Jeszcze rok temu mogliśmy natknąć się na miejscówkę, jaką była Płacząca Puszcza, i to właśnie ona była centrum tajemniczych i niewyjaśnionych zjawisk. To tam mogliśmy spotkać rzekomego Slendermana, ale nigdy nie zostało to potwierdzone. Na całe szczęście mogliśmy tam znaleźć inną przeklętą kreaturę, a właściwie to całe ich zastępy. Mowa tutaj o pluszowych misiach, które pojawiło się obecnie w grze, jednakże wcześniej odgrywały znaczącą rolę. Kiedy je zniszczyliśmy, to wypadał z nich tajemniczy fioletowy dym, co oznaczałoby, że są najzwyczajniej w świecie tworem burzy. Gdyby tego było mało, to te wcielone diabliska pojawiły się właśnie w Płaczącej Puszczy, ujawniając swoją naturę. Podczas eksplorowania tamtej miejscówki pewnie wielu z was się nie skapnęło, że ciągle jest obserwowana przez kilka miśków. Niektóre z nich chodziły po ścianie, inne zaś były odcięte od świata betonowym zbrojeniem, patrząc się w puste lustro. Mało wam dowodów na to, że miśki są złem przeklętym? Rok temu na zgubnych ziemiach mogliśmy zauważyć wiele zmian na mapie, a do takich zaliczały się misiaczki, będące w rzeczywistości diabelskimi istotami, wokół których utworzył się nawet kult, a czczącymi były inne martwe przedmioty. Niektóre z nich chowały się nawet pod ziemią czy mapą, a więc zdecydowanie coś tutaj musi być na rzeczy. Rok temu nawet stawialiśmy im czoła, równając ziemią te okrutne demony, a także odwiedziliśmy domek, w którym to wszystko było wywrócone do góry nogami, a więc jeżeli jesteście ciekawi starych zmian, to w opisie macie linkacza.
Ogromną zagadką dla nas wszystkich był także Slenderman, który to rzekomo miał mieszkać we wcześniej wspomnianej płaczącej puszczy. Plotki mówiły, że musimy spełnić kilka określonych warunków, aby go spotkać i rzekomo paru osobom się to udało, jednakże widać tutaj ogromną mistyfikację. Sam fakt, że w plikach nic takiego nie ma, wskazywałoby na to, że Slendermana nigdy w Fortnite nawet nie było. Jedynymi znaleziskami w płaczącej puszczy były te powiązane ze śladami krwi, a także znaki ostrzegawcze, abyśmy się nie zbliżali do tego miejsca. Prawdą natomiast jest, iż ta miejscówka była ogromną tajemnicą, jeżeli chodzi o naszą grę, jednakże powróćmy do Slendermana. Rzekomo, aby go spotkać, musieliśmy udać się do tej miejscówki, przejść przez odpowiednie wejście do tajnej bazy, a to wszystko musieliśmy zrobić pod osłoną nocy, oczywiście tej Fortnite'owej nocy. Tam natomiast mogliśmy zobaczyć plakat i jeżeli wystarczająco długo się popatrzyliśmy, to wyskakiwała nam kartka Slendermana, 1 z 8. Mogliśmy go później zauważyć podczas burzy w tym lesie. Sama znajdźka należy raczej do tych najstraszniejszych, jeżeli chodzi o naszą grę, jednakże nóg nie urywa, ponieważ nigdy nie uzyskała swojego rozwiązania. Najpewniej jest to jawny i okropny fake, jednakże kto wie, tej tajemnicy już niestety nigdy nie rozwiążemy. Pozostaje nam tylko szukać odpowiedzi na coraz to nowsze zagadki. Takową jest to, czemu nigdy nie spotkaliśmy Fortnite Pennywise'a. Był on zapowiadany przez wiele eventów, widzieliśmy jego latające balony, a także słyszeliśmy jego szyderczy śmiech, a ten nagle, jak gdyby nigdy nic, sobie zniknął. Może wiedział, że mapa zostanie wessana i zniszczona, a więc się po prostu ulotnił. Tego także się już nigdy nie dowiemy, jednakże mamy szansę rozwikłać inne tajemnice. Słyszałem, że w nowej miejscówce niby straszy, a więc bardzo chciałbym to sprawdzić. Słyszałem, że w nowej lokacji straszy i że do przyjemnych nie należy, a z racji, że nigdy mnie tu nie było, chciałbym zweryfikować tą informację, ponieważ z tego co słyszałem, można tutaj nawet jakieś jumpscary spotkać. Z tego co widzę, to była tylko tutaj jakaś mgła chwilowa, której źródło jest tutaj, o, tak jak myślałem. W poprzednim sezonie nie tak, że mieliśmy taką tutaj dymiarkę, która nam tutaj dymiła, oprócz tego mieliśmy takie gibające się pająki, może takowe też zauważymy i tym razem. Póki co mamy tylko tutaj jakieś słodycze, jakiś tutaj hologram, jakiegoś gula, który się tutaj świeci, na całe szczęście się nie świeci, nie wiem, poniszczmy te takie obiekty, może coś się wydarzy, jak je zniszczymy, może jakaś sekne... Czemu ta lampka dalej żyje, Jezu, straszne rzeczy, także widzę, że już tutaj coś nawiedzonego, w ogóle tym gulom się świecą oczy w momencie, w którym ta lampka na nich świeci tak co chwilę. Z tego co słyszę, o, to są nawiedzone przedmioty, które musimy niszczyć. One były także rok temu i także te duchy się z nich wydobywały, tylko że to były dopiero zwiastuny Fortnite Mers. Ewentualnie było to już coś po wybuchu Kevina i taka opcja także może być, także spójrzcie, jak to zniszczymy, to duch jakiejś postaci z tego wychodzi, z tego co pamiętam może tutaj być Rex i Ghoul Trooper i właśnie to było taką wskazówką, że Ghoul Trooper powróci, jednakże finalnie nic z tego nie było. Także tutaj pierwszy domek tak by się już tutaj prezentował. Liczyłem na jakiegoś jumpscare'a, ponieważ nawet mój jeden moderator mi powiedział, że wyskoczyło mu coś tutaj przed łóżkę, także nie wiem, czy tutaj jest coś... O, patrzcie, pajączki powróciły. Pajączki, które były również rok temu. Czy one się także teraz gibają? Nie, one się nie gibają. Rok temu tak gibały tymi nóżkami. A nie, tamten się tak chyba delikatnie rusza? Chyba ten też? Tak, ruszają się delikatnie, ale wydaje mi się, że rok temu o wiele lepiej się gibały, aniżeli teraz. Taki dom pająków. Fajnie jakby one w ogóle, nie wiem, chodziły na przykład, albo się tak delikatnie przemieszczały w obrębie chociażby jednej kratki, to naprawdę byłoby coś wspaniałego. O, i to misiek, o którym mówiliśmy na początku odcinka, także spójrzcie, tutaj jego pająki osaczyły, może i dobrze, może pająki są dobre, a to tylko ten misiek jest zły, także nic tutaj... Wow. Wow. Dostałem jakiś slow motion w momencie, w którym zniszczyłem to. Czy to jest jakiś efekt tego domku? Nie, wow, dziwna sprawa, dostałem jakieś potężne slow motion, nie, może jak wejdę w to pajęczynę, albo jak zniszczę? Nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem, dziwna sprawa, śmieszna sprawa, zniszczmy to ścianę, zobaczmy czy tutaj też, nie, tutaj nie było już takiego slow motion, także dziwna sprawa, że dostałem takie slow motion, przejdźmy może po prostu do następnego domku, zanim mnie tutaj coś jeszcze zeżre i może tutaj coś mi wyskoczy, jeżeli nie, no to najzwyczajniej w świecie tutaj moi moderatorzy Discordowi, a także niektórzy widzowie z Discorda zapuścili mi tutaj ostrym fejkiem, także spójrzcie, tutaj wylatują jakieś duchy z tych nawiedzonych przedmiotów, tutaj mamy po prostu jakiegoś chłopa na wieszaku,
Czy coś tutaj jeszcze się znajduje? Z tego co widzę, to tak nie za bardzo. Mamy jak się dostać w ogóle na wyższe piętro. W ogóle tutaj coś wbitego leży, jakaś... A, to jest łopata, łopata. Dobrze, myślałem, że to jest jakieś inne narzędzie. A to jednak jest łopata, zniszczmy. Może tym razem nie. Tym razem mi nie dało takiego slow motion. Widzę, że jakiś tutaj mega wielki znajdzik nie ma. Oprócz jakichś tutaj śmiesznych duszków. Z tego co pamiętam... O, i tych potwornych misiów. Z tego co pamiętam... W ogóle te misie teraz z tej pary siebie nie wypuszczałem flotowej jak kiedyś. Z tego co pamiętam, te duszki były zawieszone na wykrzywionych wieżach i na lampach, które się tam znajdowały. Także mamy jeszcze jedno piętro do zwiedzenia i z tego co widzę, nic na tym piętrze, żadnego smaczku już nie będzie. Także dosyć nudne te domki. Spodziewałem się czegoś o wiele większego, patrząc na Fortnite Mars. Oczywiście otrzymaliśmy ogromny tryb, wiele darmowych nagród i tym podobnych. Jednakże ja sam wolę oczywiście zmiany na mapie, ponieważ mnie piksele jakoś nagrody nie rajcują. Z tej okazji właśnie ciągle wam rozdaję fałdolce, które daje mi Epic Games. Nadal mam te 5000 do rozdania, ale nie wiem, kiedy je rozdam. Póki co nawet łapek nie wbijacie, kodu nie wpisujecie, także nie wiem, co z tym począć. Możecie dać znać w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł na rozdanie tego wszystkiego. A ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o moim kodzie w sklepie, o łapce w górę, a także o sobie, aby niczego nie przegapić. Życzę wam wszystkim miłego Halloween, wesołego Spooktubera. No i trzymajcie się wszyscy. No i cześć.